Dobra, proszę wszystkich o zajęcie miejsca. Wyciszenie telefonii komórkowej. Witam wszystkich, witam zarząd, witam koleżanki, kolegów radnych, witam wszystkich przybyłych gości. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołaną na wniosek zarządu wicestarosty Augustyna Stępowicza. Porządek obrad, wszyscy otrzymali w dokumentach na dzisiejszą sesję. Ja proponuję, co zostało uzgodnione z zarządem, odniesienie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały dotyczącej działalności Rady Powiatu Wołomińskiego po dniu 20 stycznia 2013 roku i proponuję wprowadzenie tego punktu jako punkt czwarty do porządku obrad po punkcie funkcjonowania Powiatu Wołomińskiego po 1 stycznia. W punkcie trzecim funkcjonowanie Powiatu Wołomińskiego po 1 stycznia 2013 roku, czyli porządek się nie zmienił, tylko wprowadzamy do punktu trzeciego projekt uchwały. Ktoś z kolegów, koleżanek chciałby jeszcze coś wnieść do porządku obrad? Nie widzę. Jest, proszę bardzo, panie radny. Korzystając z okazji, no chciałbym spytać się pana wicestarostę coś więcej, bo to uzasadnienie, które tutaj mamy, to jest takie troszkę agoniczne. Tematyce funkcjonowania Powiatu Wołomińskiego po 1 stycznia 2013 roku. Panie starosto, coś bliżej. Może teraz. Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto. Powinienem być znowu złośliwy, żeby procedować ten punkt, mając na celu jasność funkcjonowania powiatu od 1 stycznia 2013. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dobrze, przejdźmy zatem do przegłosowania wniesionej przeze mnie w porozumieniu do zarządu propozycji poszerzenia tego punktu trzeciego projektu uchwały. Kto z koleżanek i kolegów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo koleżanki i koledzy. Przechodzimy do punktu trzeciego. Funkcjonowanie Powiatu Wołomińskiego po 1 stycznia 2013 roku. Tu oddaję głos w tym miejscu panu staroście. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja już wspomniałem, jaki był zamysł zwołania tej sesji. Chodziło nam o nie pozostawianie spraw niezałatwionych. Myśl była taka, że liczyliśmy na to, że po pierwsze pojawią się dokumenty, o czym już mówiłem, formalno-prawne. Po drugie, że dojdziemy do ostatecznego porozumienia z gminą Wałbrzych w sprawie zasad przekazywania zadań. A przypomnę, że Wysoka Rada, jak i specjalny zespół i zarząd procedowali nad tym zagadnieniem w dość długi okres czasu. Tu pojawiła się pewna pozytywna zmiana. Pozytywna zmiana polegająca na tym, że w dniu dzisiejszym pokazuje ten element szybkości działania czasu, czy krótkiego okresu czasu działania. Otrzymaliśmy z gminy Wałbrzych pismo dotyczące przekazania nieruchomości. Zasadniczo można by powiedzieć, że przyjmujące naszą optykę. Czyli gmina wyraża
poniekąd z punktu formalnego zgodę na podział nieruchomości, tak jak wnioskował to zarząd i jak zaakceptował to zespół Wysokiej Rady. Oczywiście niuanse polegają na szczegółach. No i tu tak nie do końca jest, że ten interes powiatu jest zabezpieczony. Bo na przykład proponowaliśmy, że nieruchomości Kingi i Buczka zostaną przekazane na zasadzie zamiany prawa własności do nieruchomości na ogrodowe. Ta propozycja nie została przyjęta. Zostało przyjęte, mówię dla przykładu, bo tego jest kilka spraw, że Kingi i Buczka mają być przekazane do gminy Wałbrzych na realizację zadań własnych gminy. Czyli poniekąd to by wyczerpywało ten sens, o którym mówiłem. Natomiast Ogrodowa, budynek na Ogrodowej miałby być wyłączony z przekazania. Niuans. Niby to samo, ale tak naprawdę nie to samo, bo nie mamy własności na Ogrodowej. I tak by można było jeszcze zobaczyć przykłady, pokazać. Natomiast kierunek jest rzeczywiście dobry, bo po raz pierwszy spotykamy się aż z takim przychylnym potraktowaniem naszych interesów, tak bym to powiedział. Liczyłem, że przedstawiając tego rodzaju pozytywną argumentację, uzyskamy akceptację Wysokiej Rady na podpisanie porozumienia. Tylko warunek ten, który był warunkiem najistotniejszym stawianym przez Wysoką Radę na poprzednim posiedzeniu i również na komisjach jeszcze wcześniej, czyli mowa o przejęciu długu, niestety do chwili mojego wystąpienia nie został sformalizowany. Ta przesłanka nie jest zrealizowana i stąd no nie mogę tutaj powiedzieć, że jest to pozytyw. W tym miejscu pozwólcie Państwo, że troszeczkę szerzej podniosę się do kwestii przekazania długu, a mówię to z dużym naciskiem, kierując to również do osoby, która być może będzie pełniła obowiązki tak zwanego komisarza rządowego, czy zastępowała organy z 1 stycznia. Bo mam wielką świadomość, że taka osoba się pojawi. Podkreślam to, bo pojawiają się pomysły, że ten dług można przekazać na zasadzie cesji cywilnoprawnej. Cesja długu. Zwracam uwagę, że cesja w świetle funkcjonowania samorządów, czy to powiatowego, czy gminnego, powinna być elementem końcowym. Na to, żeby dokonać cesji, powinny być stosowne umocowania w prawie. Mówimy o ustawie o samorządzie powiatowym i w dniu dzisiejszym mówimy również o ustawie o samorządzie gminnym. Nie będę szukał dalej, ale prawdopodobnie powinna być również zmiana ustawy o finansach publicznych. Celowo akcentuję to, żeby nie padło, że osoba pełniąca funkcję organów nie była świadoma tego, o czym mówimy. I tu moja prośba, Panie Przewodniczący, bo ja nie wiem, kto będzie podpisywał protokół z tej sesji. Ja nie wiem, co będzie zapisane w protokole. Dlatego kieruję na Pana ręce prośbę, żebym po sesji otrzymał nagranie z tej sesji, żeby moja wypowiedź nie została zmanipulowana. I kolejna sprawa, kolejny punkt, który no, też jest istotny z punktu widzenia funkcjonowania samorządu w państwie prawa. Dzisiaj otrzymałem korespondencję sygnowaną tytułem Wojewoda Dolnośląski, a tak naprawdę podpisaną przez panią wicewojewodę, która jest oryginałem dokumentu, który już Państwo mieliście w ręku. Informującą, że mandaty radnych wygasają, informującą, że z mocy prawa zostają rozwiązywane organy władzy powiatu, czyli rada i zarząd. Tylko w dniu dzisiejszym, w chwili, kiedy to mówię, nie ma ani jednego dokumentu, który by to sformalizował w myśl przepisów prawa, które obowiązują. Tak jak pan profesor Koncewicz powiedział, w przepisach może niedoskonałych, ale jest napisana cała procedura, co i jak należy zrobić, żeby wygasić mandaty radnych i żeby przestały funkcjonować organy powiatu. To do dzisiaj nie zostało zrobione.
funkcjonujemy w szarej strefie prawnej, proszę Państwa. No i niestety z całą przykrością muszę stwierdzić, że to dotyka nasz problem. Tyle. Dziękuję. Chciałbym tutaj zabrać głos w tym punkcie. Ja tylko dodam, że konsekwencją tego, o czym mówił Pan Starosta, jak również konsekwencją tego, jakie stanowisko przygotował dla nas profesor mecenas Koncewicz, jest projekt uchwały dzisiaj, który pozwolę sobie odczytać i nad którym dzisiaj będziemy głosować. Uchwała z 2012 roku w sprawie kontynuowania działalności po 1 stycznia 2013 roku. Na podstawie artykułu 12 ust. 11 w związku z artykułem 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykuł 2, 15 ust. 1 i 2, 165 ust. 2 oraz artykuł 167 i 169 Konstytucji Rzeczpospolitej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, że po dniu 1 stycznia 2013 kontynuowała będzie swoją ustawową działalność jako organ stanowiący Powiatu Wałbrzyskiego w niezmienionym składzie wynikającym z wyborów samorządowych odbytych w 2010 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uzasadnienie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miasta Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego, wojewoda dolnośląski poinformował starostę wałbrzyskiego, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku Rada Powiatu Wałbrzyskiego zostanie rozwiązana z mocy prawa, a mandaty 20 spośród 29 radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego wygasną. Cytowane rozporządzenie Rady Ministrów jest regulacją lakoniczną i arbitralną, ponieważ nie określa ani kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady, ani związanych z pełnieniem mandatów przez radnych wyłonionych w powszechnych demokratycznych wyborach samorządowych. Powiat Wałbrzyski zostaje skazany na niedopuszczalną sytuację niepewności prawnej. O jego losie mają decydować czynności faktyczne, a nie z góry znane i czytelne przepisy prawa powszechnie obowiązującego o randze ustawowej. W opinii Rady Powiatu takie postępowanie jest niedopuszczalne w państwie prawa, które z decentralizacji władzy uczyniło jedną z zasad ustrojowych państwa. Wyrazem tych wątpliwości konstytucyjnych Rady Powiatu jest wniosek o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia złożony do Trybunału Konstytucyjnego i który oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie. Przyjęta zatem przez wojewodę dolnośląskiego interpretacja skutków rozporządzenia narusza normy Konstytucji Rzeczpospolitej, ingerując władczo w wyniki demokratycznie przeprowadzonego aktu wyborczego oraz narusza prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do wyłaniania swoich przedstawicieli w organach stanowiących samorządu terytorialnego. Kierując się więc konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego, samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, kadencyjności i wyłączności ustawy w regulowaniu ich zadań i kompetencji, Rada Powiatu Wałbrzyskiego ma prawo i obowiązek takim decyzjom się sprzeciwić, a w konsekwencji uzasadnione i społecznie pożądane jest kontynuowanie działalności Rady Powiatu Wałbrzyskiego również po dniu 1 stycznia 2013 roku. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych. Przejdźmy zatem do głosowania. Uchwały. Kto z koleżanek i kolegów jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma, to proszę jeszcze raz. Ja się cały czas zastanawiam. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z koleżanek, kolegów chciałby złożyć jakąś interpelację bądź zapytanie? Nie widzę chętnych. Przejdźmy zatem do punktu kolejnego. Wnioski i oświadczenia radnych. Ktoś z radnych chciałby złożyć oświadczenie bądź jakiś wniosek? Również nie widzę chętnych. Zamykam punkt piąty. Przechodzimy do punktu szóstego. Czy jest dzisiaj na sali z nami ktoś, kto chciałby złożyć jakiś wniosek albo zapytanie osób spoza Rady?
Nie widzę również nikogo takiego chętnego. Przechodzimy więc do punktu 7. Zamknięcie obrad sesji. Jeszcze raz, kochani, korzystając z okazji, wszystkiego dobrego w 2013 roku i do zobaczenia dzisiaj na rynku. A ja myślałem, że w 2013. Do nas. Do nas? Nie. To będzie musiał być od kolejnego. Trzymaj. Do nas.